W przypadku Iwony i Tadeusza sprawa była bardzo prosta. Poznali się na uczelni. Ona, piękna i ambitna, studentka pierwszego roku ekonomii, wyjechała z rodzinnej Nysy na studia do ogromnego Wrocławia. On, trzeci rok prawa, Wrocławianin z urodzenia, przystojny z twarzy, zamożny z domu. Zaiskrzyło od razu. Zaczęli się spotykać i Iwona nawet zdążyła poznać Anatola i Halinę tuż przed tym, jak zginęli tragicznie w wypadku. Tadeusz nagle został zupełnie sam. Co prawda, formalnie dorosły, ale wciąż jeszcze za młody na taką samotność. Iwonę w pierwszej chwili sparaliżował strach. Spędziła wieczór w akademiku z Celiną i z butelką wina, masochistycznie pozwalając przyjaciółce rozkładać na czynniki pierwsze swoje uczucia. Czy było jej go tylko szkoda, czy naprawdę jej na nim zależało? I czy naprawdę chciała już teraz, w wieku dziewiętnastu lat, pchać się w poważny związek? Czy ten chłopak w ogóle był tego wart? Wino było tanie, celka bezlitośnie analityczna, a wnioski jednoznaczne. Przez resztę roku Iwona wspierała Tadeusza, podnosiła go na duchu, a jednocześnie stawała na głowie, żeby nie zaniedbywać studiów. Sesję egzaminacyjną skończyła z samymi piątkami. Na drugim roku dostała wyróżnienie rektora, na koniec trzeciego szczęście na egzaminach przynosił jej pierścionek zaręczynowy. Tadeusz, tuż przed sesją, ukląkł przed nią i poprosił o rękę. Rok czwarty i piąty spędziła dopieszczając zdolności organizacyjne. Godziła ze sobą studia, pracę, czas spędzony z narzeczonym i regularne spotkania z przyjaciółką. Iwona kończyła studia z wyróżnieniem i poczuciem, że udało jej się już w życiu dużo, a uda się jeszcze więcej. Czyli Tadeusz uciekł na tydzień w góry sam, a tobie zrzucił na kark ciotkę, żebyś się przypadkiem nie nudziła. Upewniła się najlepsza przyjaciółka Iwony, Celina Nowacka. Siedziały jak zwykle w kuchni, żeby zminimalizować kontakt z trofeami myśliwskimi. Celka ubrana w typowe dla niej czerni i szarości, Matylda dla odmiany w intensywnym turkusie i czerwieni. Nawet włosy zrobiła pod stylizację, pół głowy w jednym kolorze, pół w drugim. Iwona westchnęła z kieliszków od szampana. Była niedziela po południu, więc nauczona doświadczeniem nie wystawiała nawet na stół niczego mocniejszego. Celka i Mati nie narzekały, chociaż Matylda Pawłowska z lekką podejrzliwością odniosła się do zaserwowanych przez gospodynię mimos. Do soku pomarańczowego bardziej pasuje mi wódka, stwierdziła. Jakoś tak, patriotyczniej. Patriotyczny byłby sok jabłkowy z żubrówką, poprawiła Celina. Ale daj spokój z wódką, jest niedziela, jutro korpolutki idą do pracy. Chyba, że mają urlop, skorygowała Iwona. I o dziewiątej rano mają być przytomne i promienne pod domem ciotki. Pij mi mozę. dobra jest. Matylda wzruszyła ramionami i zajęła się opróżnianiem kieliszka. Dobra i taka bardzo w stylu znudzonych gospodyń domowych z amerykańskiego filmu. Wiesz, patologia za świeżo pomalowanym płotem i przyciętym trawnikiem. Wypraszam sobie. Nie masz równo przyciętego trawnika, bo krzaki ciko porastają, wytknęła jej Celina, więc nie masz co wypraszać, nie łapiesz się. Właśnie, zgodziła się Matylda, najwyraźniej nie chcąc przesadnie prowokować gospodyni. U ciebie patusów nie ma, ale ci na początku ulicy z trawnikiem jak pole golfowe? Inżynierostwo. Sprowadzili się parę miesięcy temu, zrobili remont generalny i wykarczowali cały ogródek. Inżynierostwo? Matylda podeszła do okna i uchyliła firankę. Przez rosnące w ogródku krzewy próbowała dojrzeć dom na początku ulicy. – Co to, dziewiętnasty wiek? O was jak mówią? Radcostwo? Iwona prychnęła. – O nas mówią Borkowscy. Ci nowi są dziwni. Nie pamiętam w ogóle, jak się nazywają. On się prawie nie odzywa, a ona prawie każde zdanie zaczyna od – mój mąż inżynier. – Mati, odejdź od tego okna. I tak mi już narobiłyście ostatnio obciachu na pół ulicy. Ale szesnasta jest. Co jest o szesnastej? Zdziwiła się Celina. Mój sąsiad ćwiczy w ogródku, wyjaśniła Iwona. Celka obróciła się na krześle i zmierzyła Matyldę spojrzeniem pełnym potępienia. No co, zapamiętałam sobie, broniła się Pawłowska. Nie masz już sobie czym pamięci zajmować? Nic dziwnego, że mołdawska z czwórki uważa, że tu jakieś orgie urządzam. Urządzasz orgie i nie zapraszasz? oburzyła się Matylda. Poprawka. Mnie? Nie zapraszasz? Celki to rozumiem, nikt by jej nie zaprosił, bo jeszcze by się Jan dowiedział i zaczął mordować rywali. Celina wywróciła oczami, ale nic nie powiedziała. Za była, żeby dyskutować z rzeczywistością, a rzeczywistość przedstawiała się następująco. Była narzeczona Jana z Zbędy, zginęła w podejrzanych okolicznościach, a Jan i nieznająca go wówczas w ogóle celka, znaleźli się na czele listy podejrzanych. Fakty w tym przypadku wypowiadały się raczej skąpo na pewno Monika Malinowska eks, jak twierdził Jan, narzeczona z Będy, nie żyła. Na pewno Jan i Celina idealnie do siebie pasowali. Na pewno śmierć Malinowskiej została bez przekonania uznana przez policję za wypadek. Na pewno prowadzący śledztwo podkomisarz Zacharczyk w ten wypadek nie wierzył, ale przynajmniej przestał podejrzewać Celinę i zadowolił się samym Janem. I na pewno cholerny Jan ani razu jednoznacznie nie odpowiedział na pytanie, czy zabił Monikę. Sama Celka podchodziła do sytuacji realistycznie, z dystansem i sarkazmem. Jak twierdziła, wolałaby przeżywać romantyczną historię z jakąś kliszą, typu wspólny parasol w deszczu, a nie z trupem w tle. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, zwłaszcza jeśli się ma wysokiego, niebieskookiego bruneta, z wręcz idealnie dopasowanym do jej potrzeb zestawem cech osobowości. Możliwość, że ów mężczyzna idealny morduje, była nieprzyjemna, lecz nie na tyle, żeby celinę od niego odstraszyć. Była nieźle w gościu zakochana, ale klapek na oczach nie miała. Nie miały ich też jej przyjaciółki. Z tego powodu celka, Iwona i Matylda podjęły pewne kroki, żeby zabezpieczyć nowacką na wypadek, gdyby wykańczanie narzeczonych weszło Janowi w krew. Nie urządzam żadnych orgii i nie mogę się patrzeć, jak Krystian ćwiczy, powiedziała ponuro Iwona. Trochę wtopiłam i teraz powinnam spasować. Celina wyprostowała się gwałtownie, a Matylda porzuciła okno i firankę. Ty? Ty wtopiłaś? Upewniła się niedowierzająco Nowacka. Ty, cnota małżeńska, mnie już tylko wolno patrzeć, która od pierwszego roku studiów świata poza Tadeuszem nie widzisz, ty niby wtopiłaś? Opowiedz nam o tym koniecznie, zażądała chciwie Matylda. Borkowska spojrzała na nią krzywo. Mati była kimś, do kogo trzeba się przyzwyczaić. Aż do tej całej hecy ze zbędą, Iwona nie miała potrzeby tego robić. Pawłowska była przyjaciółką Celiny, współlokatorką z czasów studiów, towarzyszką singlowskich imprez. Ale z powodu Jana i podejrzeń policji, nagle obie, Iwona i Matylda, musiały połączyć siły i razem wspierać celkę. A także w razie gdyby Jan okazał się jednak seryjnym zabójcą narzeczonych, miały go wspólnie zamordować. Takie plany zbliżały ludzi. Nawet tak różnych. Mogłabyś się tym mniej rajcować? zauważyła potępiająco. Sorry, ale u celiny się wszystko uspokoiło, a mój organizm pragnie sensacji. Celka, trzymaj ręce przy sobie, to twoja wina, ty zaczęłaś. No, tu akurat Mati ma rację, zgodziła się Iwona. Ty zaczęłaś, ale to nie znaczy, że ja muszę kontynuować. Ale kontynuujesz! wytknęła jej natychmiast Nowacka. Dawaj, bo Mati źle znosi suspens. Zobacz, całą mimozę już wypiła. Pawłowska spojrzała na swój kieliszek. Faktycznie był pusty. Wchodzi jak soczek, stwierdziła odkrywczo. Siedź sama sobie doleje. Ty mów. Iwona wzięła głęboki oddech. Podłożyłam się w mięsnym, wyznała. Obie, Celina i Matylda, zmierzyły ją identycznymi spojrzeniami, pełnymi absolutnego, poirytowanego niezrozumienia. – Jak podłożyłaś się w mięsnym? – Na wędlinach? – Niedosłownie. Podłożyłam się i wyszłam na kobietę niewierną. W kuchni przez chwilę panowała cisza, przerywana tylko bulgotaniem szampana, który Matylda dolewała do kieliszka w absolutnie niewłaściwej proporcji. – Iwona, ty to musisz rozwinąć – powiedziała wreszcie Celina, bo za cholerę nie wiem, jak można w mięsnym wyjść na kobietę niewierną. – Ja wiem – zgłosiła znad swojego kieliszka Mati – ale jakoś wątpię, żebyś realizowała wykwity mojej wyobraźni, więc hmm, rozwin temat. Zwyczajnie przyznałam się do romansu. Matylda zakrztusiła się mimozą. Celka błyskawicznie poderwała się z kanapy i zaczęła walić Pawłowską w plecy. Iwona rzuciła się zabierać maty kieliszek, żeby go nie stłukła. Dość, wycharczała w końcu Matylda. Już się odetkałam. Oddaj mi tego szampana, ja się muszę napić. Nowacka przyjrzała jej się krytycznie. Tylko może tak, żebyś przeżyła, co? Ja mam za dużo policji w życiorysie. Nie chcę mieć w otoczeniu zgonów. Nie będzie na ciebie, będzie na Iwonę. Ej, zaprotestowała Borkowska. Która jest ostatnia.